W ramach projektu stworzyłam aplikację do monitorowania pacjentów po zakończonym leczeniu onkologicznym z powodu nowotworów płuc, która pozwoli na szybsze wykrywanie wznów nowotworu pomiędzy wizytami w poradni onkologicznej. Aplikacja Horus została stworzona dla chorych na nowotwory klatki piersiowej, dokładnie na nowotwory płuc, i ma za zadanie monitorować ich stan ogólny po zakończeniu leczenia onkologicznego. 5 lat temu opublikowano po raz pierwszy wyniki pracy mówiącej o tym, że monitorowanie pacjentów właśnie w formie zdalnej jest dużo korzystniejsze niż prowadzenie takich standardowych wizyt onkologicznych, tak jak robimy na całym świecie do chwili obecnej tak naprawdę. Okazało się, że dzięki temu, że chorzy wypełniają taką króciutką ankietę raz w tygodniu, poprawiają im się nie tylko komfort funkcjonowania, ale przede wszystkim poprawiamy wyniki przeżyć. I te wyniki były o tyle istotnie zwiększone, że tak naprawdę nie mamy w tej chwili nawet nowych leków onkologicznych, które by aż tak poprawiały wyniki przeżycia chorych na nowotwory płuc. Projektując aplikację, założyliśmy, że ona musi być bardzo czytelna dla chorych, bardzo jasna i prosta w obsłudze. Składa się tak naprawdę z 12 pytań identycznych, które są co tydzień powtarzalne. Chorzy sami się bardzo chętnie zgłaszają. Dodatkowo udało się wyłapać już nam jednego chorego, najprawdopodobniej właśnie ze wznową nowotworu, także w bardzo krótkim okresie czasu, w zasadzie 3-miesięcznym. Tylko dzięki tej aplikacji.